Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony, a dzisiaj pora zagrać Tanka Argentina Mediano 2, skoro odcinek o jego podstawowej wersji jest jeszcze w miarę świeży. Tutaj się nie będę powtarzać, więc jak interesuje Was, jak ten czołg powstał i co za tym stało, zapraszam Was do obejrzenia właśnie tego odcinka jako pierwszego. Ale tutaj mamy kontynuację i teraz pora opowiedzieć o tym, dlaczego tam 2 Improved Protection nie wypalił. Jak już wiecie, przewroty wojskowe, korupcja i ogólny burdel u władzy w Argentynie sprawił, że w kraju, który posiadał jedną z najlepszych maszyn wśród swoich sąsiadów, maszyna ta stała się po prostu przestarzała i nadawała się tylko co najwyżej już do walki między sobą i rozjeżdżania cywilów tak naprawdę. I tym sposobem, tutaj jeszcze dość ciekawy projekt w międzyczasie się pojawił, w 2002 roku argentyńskie wojsko i politycy nagle się tak naprawdę obudzili, że trzeba by było szybko i sprawnie przeorganizować swój militarny potencjał przemysłowy. Jak myśleli, tak próbowali zrobić. I projekt ten obejmował oczywiście modernizację wszystkich pojazdów bazujących na podwoziu TAMA, jakie mieli ogólnie, i nazywał się TAM-S21, co się tłumaczy na polski, tak luźno bym powiedział, Tanka Argentina Mediano na XXI wiek. I wcześniej ogólne zaniedbania doprowadziły do praktycznie zerowej operacyjnej gotowości większości pojazdów bazujących na tym podwoziu. Dosłownie te pojazdy po prostu były niesprawne, bo miały popsute skrzynie biegów, silniki, etc. Po prostu gąsienice, nie było gąsienic na wymiany, takie tam rzeczy. Ale ten projekt tam S21 tak jakby obejmował to, żeby zacząć je naprawiać i przywracać do służby. I planowano, żeby 20 TAM-ów rocznie naprawić i zmodernizować jednocześnie. Modernizacja miała polegać na usprawnieniu 3 kluczowych rzeczy. Po pierwsze, system kierowania ogniem, który miał dawać możliwość skutecznego prowadzenia ognia w każdych warunkach pogodowych i zawierało to również kamery termowizyjne. Do tego konserwacja akumulatorów w trybie stacjonarnym, o ile dobrze to zrozumiałem przynajmniej, a to było ważne, żeby ten system kierowania ogniem, ten nowy, który miał tam być, utrzymać w pełnej sprawności jak najdłużej. No i ostatnią rzeczą był naprawdę porządny system GPS. Taki wojskowy, nie taki w telefonie, co teraz mamy, no nie? No i tak sobie to ruszyło i kurwa, no z 20 pojazdów rocznie zredukowano liczbę do 18, po czym po ogarnięciu tego w tylko 6 z nich projekt anulowano. No dramat, no ale chuj tam, nie? To nie zmienia faktu, że tam S21 mógłby się w grze pojawić i już by miał kamerę termowizyjną i takie tam rzeczy, ale to inna sprawa, także to jest taki ostatni tam, który można byłoby dodać, jeżeli chodzi o to podwozie z normalną wieżą, z działem czołgowym, bym powiedział, przynajmniej z tego, co się orientuje. W każdym razie, jakiś czas po tym pojawił się następny projekt, znany pod nazwą TAM-2C, który w Artenderze zresztą jest, który głównie skupiał się na zwiększeniu siły ognia i wprowadzeniu nowego systemu kierowania tym ogniem właśnie, ale o nim opowiem kiedy indziej. Znaczy w sumie kurwa już opowiedziałem, bo to jedyne co musicie wiedzieć teraz, że tylko jeden TAM-2C został podniesiony do tego standardu jako prototyp i cały projekt został anulowany. Także w sumie już wam właśnie opowiedziałem historię pojazdu TAM-2C. W każdym razie w jakimś momencie, kiedy tam projekt tego TAM-2C zaczął umierać, pojawił się jeszcze jeden. W maju 2016 roku pojawił się pakiet IP do TAM-a. Nazwano to zostało całość TAM-2IP, czyli Improved Protection. Jak sama nazwa wskazuje, skupiał się on na znacznym ulepszeniu ochrony pojazdu. I z tym akurat przyszło Argentynie na pomoc izraelskiej IMI Systems. I cała ta współpraca wyniknęła najprawdopodobniej z tego, że Argentyna prowadziła negocjacje z Izraelem w 2015 roku na temat właśnie TAM-a. No ale ten projekt zdechł i możemy gdybać, że ogólny plan był taki, żeby połączyć projekty TAM-2C oraz TAM-2IP w jeden pojazd, ale tak się na razie nie stanie i prawdopodobnie nigdy do tego nie dojdzie. Ten dodatkowy pancerz przetestowany został tylko na jednym prototypie. I chociaż prototyp to też jest może za duże słowo, bo do zwykłego TAM-a po prostu sprawnego, naprawionego dojebali pakiet pancerza i w sumie to tyle. Ale te nazwy TAM-2C i TAM-2IP sugerują, że te pojazdy miały zostać połączone w jeden pojazd po prostu, jakby te prototypy się sprawdziły, tak? O ile jeszcze nazwę, o ile tą dwójkę jeszcze przy TAM-2C rozumiem, no bo to była jednak przeprojektowana, za tak nowy system kierowania ogniem, etc. To był prawdziwy upgrade tego pojazdu. O tyle TAM-2IP, tak jak mówię, to jest tylko pakiet pancerza na tym pojeździe, także prawdopodobnie na zwykłym TAM-ie, więc dodawanie dwójki do tej nazwy, może, że to jest TAM-2IP, może faktycznie po prostu sugerować, że planowano koniec końców połączyć TAM-2C i TAM-2IP.
i P. Ale no na tym się skończyło ogólnie i chuj, no nie? Ale to też jest dość ciekawe, bo tam 2 i P został wybrany przez Gaijin jako dodanie tego pojazdu jako premka, bo powstał tylko jeden prototyp, co prawda, ale w przypadku pojedynczego prototypu, tak jakim jest tam 2 C, on już się znajduje normalnie w drzewku, tak? Mi się wydaje po prostu, tam 2 IP został dodany dużo później niż tam 2 C. Sorki, zaczyna mi głos siadać. Nagrywam dzisiaj 4. odcinek. Chociaż wy to zobaczycie w odstępach oczywiście parodniowych. Ten tam 2 C po prostu był w drzewku niemieckim dawno, dawno, dawno temu. I wydaje mi się, że po prostu Niemcom brakowało jakiegoś lekkiego pojazdu. Dlatego tam 2 C został wybrany jako dodanie go do drzewka dawno temu. Teraz mi się wydaje, jakby Gaijin mógł, to by pewnie go wpierdolił jako premkę tutaj po prostu do kupna za golda albo jako jakiś pojazd inwentowy czy coś takiego. W każdym razie, tak jak mówiłem, jeszcze jeden tam może się pojawić. Będzie to tam S21, czyli to będzie zwykły tam, bez ulepszonej protekcji, bez tego nowego systemu kierowania ogniem, etc., etc., ale będzie miał termowizję, tak? No, obstawiam takie 9.0. Kiedyś się może pojawi, zobaczymy, co z tego będzie. Co tutaj mamy w grze? Mamy po prostu Tama z dodatkowym pancerzem. Chociaż, co ciekawe, Tam zwykły ma dostęp do pocisku DM23 jako pocisku najlepszego i nie ma ulepszonego pancerza. Za to Tam 2 IP tutaj już sobie jeździ z DMM33 i ma ten lepszy pancerz, nie? To ja nie rozumiem, jakim chujem one są na tym samym battery ratingu. Znaczy inaczej, nie rozumiem tego z perspektywy, to jest niesprawiedliwe na najzwyczajniej świecie, ale rozumiem to z perspektywy Gaijin. Do Tama zwykłego trzeba sobie dojść, odblokowując całe drzewko. To już po prostu człowiek jest ograny z grą, wie co się dzieje, wie jak grać na tym battery ratingu. Tama 2 IP może kupić każdy za golda od kopa i po prostu kupują to ludzie, którzy nie do końca ogarniają, jak grać takim pojazdem na takiej erze i po prostu zaniżają jego KD, przez co Tam 2 IP znajduje się na tym samym battery ratingu, co zwykły Tam. Mówiąc krótko, są na tym samym battery ratingu, przez to, że Tamem grają ludzie doświadczeni, a Tamem 2 IP grają ludzie niedoświadczeni i to jest to, co wyrównuje po prostu battery ratingi tych pojazdów do tego stopnia, że są na tym samym BR-ze, mimo tego, że Tam 2 IP jest po prostu dużo lepszy. Ale oznacza to, że jeżeli ktoś jest doświadczonym graczem i tego Tama 2 IP sobie weźmie, to powinien dużo więcej nim zrobić. No bo jako pojazd premium wychodzi od razu, przychodzi do nas od razu wymaksowany, więc jak widzieliście przed chwilą, ja zwykłego Tama mam jeszcze nie wymaksowanego. Nagrałem już o nim odcinek, możecie sobie rzucić na to okiem. Tak samo jak Tam podstawowy, tak samo Tam 2 IP jest pojazdem, jest czołgiem lekkim w grze, dzięki czemu mamy możliwość skautowania pojazdów przeciwnika. Jest to idealna okazja do tego, bo jeżeli kogoś zeskautujemy i ten ktoś zginie, to koszt zrespienia się w helikopterze z ATGM-ami jest znacząco zmniejszony. Więc idealną maszyną do tego line-upu, znaczy do tego jednego pojazdu, jeżeli macie go w line-upie, jest helikopter UH-1D, który jest na 8.7 battery ratingu, czyli tym samym co czołg w drzewku niemieckim. Oczywiście jest to Amerykaniec. Myślę, że o pociskach tutaj nazywających się AS-11 nie muszę wam opowiadać, że jeżeli oglądaliście odcinek o drugowojennych pociskach kierowanych, to wiecie, że to jest Nord SS-11 i to jest niemiecka drugowojenna myśl techniczna dokończona przez francuskiego inżyniera, co ciekawe, znajdująca się na Huey'u, który był używany przez Niemców, przez tą lepszą stronę niemiecką, nie tą komunistyczną. I mamy tutaj ich niemieckie oznaczenie AS-11. Więc no, to też jest ciekawa maszyna, myślę, i warto będzie nią zagrać. Także bez zmiennego pierdolenia przeskoczmy do pierwszej rundy i pokażę wam, jak Tam 2 IP się w tej grze spisuje. To nie jest moja ulubiona mapa. Ale no cóż, da się zbanować tylko jedną. W każdym razie witam w Sun City. Pojedziemy tutaj przy punkcie B oczywiście, no na wiadukcik, no bo tak można w końcu na jakiejś mapie wjeżdżać na wiadukty, to dlaczego miałbym tego nie zrobić? No nie wiem, to jest chyba kurwa Superman się w tej budce przebierał, bo to jest niemożliwe. Dobra, myślę, że jesteśmy w całkiem spoko pozycji. Już nie podoba mi się ta pozycja, już mi się podoba z powrotem, elegancko. Hehe,
Zauważyłem jego kółeczka. A fellow viaduct enjoyer. Niestety na tym wiadukcie jest miejsce tylko na jednego z nas. Ale nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Jestem strasznie odsunięty z prawej. A nie ma się tu jak bardziej przekitrać. Jeszcze ta arta teraz tu spada, kurde. Jak tu wyjadę, to się przecież wystawię na ostrzo za bardzo. Chociaż może i nie, bo tu gościa rozpieprzyli jakiegoś, ale to był nasz. Centauro, nie. A tak. Tak poproszę. Centauro, ale żeś utknęło. Gunner, ale jeszcze Commander będzie działać u niego. On ma tego Hunter Killer. Jest, elegancko. Nie wiem, czemu zwykłym tamem tak nie wchodzi, albo to jest kwestia pozycjonowania się może czasami. Takie już stricte. Albo nie wiem, o co chodzi, ale tutaj po prostu tym tamem IP lepiej wchodzi. Ty, ja B mogę przejąć, będąc na wiadukcie? Kurde. Chyba zrobię. Cholera. I patrzcie, akacja mi przyjebała. To skąd? Nawet jej nie widziałem. O, wow. Okej. Okay. O co mi zahaczył? Przecież tam nic nie ma. Przeleciało obok tego KM-a. No dobra. Niech mu będzie, nie? Bierzemy sobie w takim razie ucha 1D. I got gaijin. Co zrobić? Ponownie wiecie, powiem, Kowal, miałeś nagrywać o czołgu, ale tutaj akurat chodzi o to, że ten czołg z tą helką to jest zestaw i jego się powinno używać razem. Więc tak, poświęcimy część nagrania na to, jak sobie latam helikopterem N249. Nie, dobrze mówię? N247. Jaki my tu mamy zasięg tego? Przypomnijcie mi, 3,5. To już jestem w zasięgu. Żeby mu strzelić. To jest kwestia tego, żeby on mi nie strzelił. Żeby mi pocisku też nie zastrzelił. Za szybko tu dolatujemy do niego. On chyba widzi ten pocisk. Jezus, udało się go trzasnąć, zanim on mnie trzasnął. Elegancko. Tam coś jest? A jest. Dobra, na razie sobie odlecimy. No tu widzę też tego gościa, ale on mi zdąży zniknąć z radaru, zanim go walnę z tego. Mówię o tym gościu tutaj. Chociaż kurde, się tak zatrzymał. Nie no, strasznie blisko już jestem też, nie? No widzicie, on mi tam za budynek wjedzie, raz drugi jest po robocie. Tu nic nie widzę, dobra. Na razie to się oddalmy. Tutaj nic nie ma wokół. Sheridan. Dobra, w Sheridan to se strzelę. Pójdź z tego, że się właśnie zrespił. Na tych bierach już nie ma litości. Nie ma litości. No. Także tego. Tak patrzę, no wszystkie punkty. To było blisko. Muszę znaleźć tego gościa. Widzę, to Bradley do mnie strzelił. Bradley, musisz uciekać za budynek, bo ja też już do ciebie lecę. Za późno się chyba obudziłeś, kolego, niestety. Klap. Elegancko, 3 strzały. Na razie 3 dziury. Nie. Samolot. To nasz samolot. M163 zostało wywalone przez skauta. Tutaj N204. O. Wjedzie za budynek, czy nie wjedzie za budynek? Trochę za wolny jest chyba. Trochę za wolny jest. Zatrzymał się, żeby sobie postrzelać. Dobranoc. Elegancko i oddalamy się ponownie. 4 ATG, żyjemy 4 fragi. Też nie chce się aż tak chamsko zbliżać. Cholera, samolot mają. Mieli. Tak, bo to, tam już pelota zniszczona. Tutaj jeszcze Sheridana mamy. Myślę, że już można na tyle blisko wejść, że spróbujemy go dziabnąć. Tak, tutaj gdzieś. O, dobra, 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 dobra,
dobra, może nie aż tak. Tutaj tego Sheridana można spróbować wysłać. Tego ATGM-a, który nie wiem gdzie poleciał. Niestety. O Jezus. On się tak nie wykręci. Dobra. Niestety jeden zmarnowałem, bo miałem w gównianej pozycji Helkę. Tak to by było 6 fragów może. Trzeba było tego szturma S walnąć najpierw, ale jego też już scout walnął. Tam M2 IP, nie wiem czy jest sens w ogóle drugi raz wyjeżdżać, wiecie? Bo już na 100% no wjeżdżamy im na respa, już nie ma co robić, mamy pełną drużynę, u nich już nie ma nikogo. Mamy 8 fragów i samolot zniszczony, 1500 punktów za to. Naszych Helkę tam zniszczyliśmy na początku, przeskoczymy do następnej rundy. Okej, 9-0. Bitwa o Last Herdgen. Jedziemy tu na flankę oczywiście. Poskautujemy trochę, posideshotujemy może, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, zaskakująco szybko dotarliśmy na flankę, biorąc pod uwagę, że za nami jedzie 3 gości. Którzy się chyba troszeczkę spóźnili. Może mieli późnego respa. Najpierw tutaj w prawo trzeba popatrzeć, czy nikt tu nie flankuje od ich strony. Nic na razie nie widzę. Tutaj widzimy gościa. Do widzenia. Strasznie dziwnie jego czołg wyglądał. No żywcem nie mogłem go zidentyfikować dość dobrą chwilę. Gość się pewnie dopiero z respi już dostał bułę kurwa na... No niestety dla niego, nie? Niestety dla niego. Tutaj nic nie widzę. Nic nie... drzewo się przewróciło. Pytanie, czy ktoś tam strzelił, czy ktoś tu zapierdala? Mamy Rujkata. Boom! Do widzenia. Wiedziałem, że ktoś tędy będzie jechał. Po prostu czułem to w kościach. I mamy tą paskudną pozycję tutaj na flance. Tutaj cyk, proszę bardzo, bam, kreseczka jest, skaucik jest. Patrzcie prosto na mnie, chyba widzi moje anteny. Ktoś z prawej strzeliło jeszcze. Nie wiem skąd. Widzę. Uhu! Auć. Niedobrze. Za daleko tu jestem wysunięty, jednak się cofnę. Nie spodobało mi się tutaj ostatecznie. IMX-30DCA. O, tam był Wally. To Wally'ego rozwalił. Dobra. Trochę na flance jeszcze. Postoję. Tam gościu stoi. Czekają. No wiedzą, że tu nie mogą wyjechać. Kurde. To oznacza, że to my powinniśmy już na punkt C wjeżdżać. Czemu tego jeszcze nie robimy? Nie wiem. Może każdy stoi, kampi, czeka na cud. Ty, no ten gość jeszcze se tam żyje, tak? O, se stoi. Trochę głupio, no ale... Cóż zrobić? Laden! I mnie tu nie było, mnie tu nie było. Trochę takie kurwa, no dziwne to jest, nie? Ta mapa, jak się tu dostaliśmy i tam dosłownie nikt od nich nie przyjechał. Kurwa, osłaniać tej strony. Co ja mam zrobić, no? Myślałem, że to normalnie będę walczył w mieście. Znaczy w mieście, w tych krzaczorach. Sobie wywalczymy tą pozycję, a oni ją oddali po prostu za darmo. Aż kurwa, tylko głupi by nie skorzystał, nie? Przykro mi. O Jezus. Tragiczne sceny. Goście pewnie tyle tym Mi-4 tu leciał. Aż głupio mi było na niego strzelić, no ale hej. Anyść. Myślę, że jak tak strzelę, to przelobujemy? Nie. Trochę jednak nie. Dobra, to zrobimy tak. Wyceluję trochę wyżej nad nim, tak? A nie, chociaż odsłonił się tutaj. Nie zeskautowało go to? Też ciekawe. Aha. Gościu z IT-1 pewnie mocno wkurzony. Tak, wiem, że mnie widzisz. Ale już mnie nie widzisz.
Prawda, to jest kurwa dramat, nie? Żegnaj T10, AMX 30 DCA, następnego flankera dorwał elegancko, kurde, elegancko. No i tutaj już się coraz więcej osób zjechało. Głupio tak, no. Ale przecież nie będę specjalnie dla nich im odpuszczał, nie? Dobra, AMX-30 go znalazł. Z koniec, no kurwa, nie mają drużyny. 6 fragów, zestrzeliśmy sehelkę. Uuu, tamta chyba właśnie wybuchła. Tak to wygląda. Dość długo już jechał, więc można było strzelić. Aż grę przycięła. Tyton, chyba jednak nie wybuchł. Do góry poleci czy nie? Nie. Przeleciało nad nim. Cholera, a teraz byłby idealny ten. Idealna okazja do strzału. Ostrzelę! A, jest critical. Trafiliśmy go w jedno... W jedno ramię. Dziabnął go tym, ja pierdzielę. Już tak obserwowałem, aż nie dowierzałem. Ty, ale B sobie przebili, odbili. Brawo dla nich. Jest zeskautowany. W końcu jakiś gościu, co się wydostał z tej strefy śmierci po prostu. Fuhu, ten chocik naprawdę wie jak strzelać. Miej ty żyje mami. To za pizd był. Tam widzimy tego gościa? Dobra, scouter get damage, Fong Kong zaczął w niego wjeżdżać. Ale Fong Kong też oberwał. Szybki rzut okiem, nikt się tam nie rzuca. Obiekt 906 tego Fong Konga rozwalił, serio? Był wyskautowany, ale już nie jest. Nie wiem, co się z nim tam biło. Marder. Dobra. Wiemy, że tu jest i wiemy, że musi przyjechać po punkt C. Dystans sobie tam zmierzymy. No nie widzę go. Nie widzę go. Nie przejechał dalej. Gdzieś tam stoi. Może się naprawia. Nie podobał mi się ten dźwięk. Jakby mieli ATGM Launchera jakiegoś tam. Ale nie wiem, może to z jakiejś helki. No patrzcie, nie? Mimo tego, że my to tak nakosiliśmy i przy tym respie, oni naprawdę dalej walczą. Strasznie to szanuję. To dla mnie, tak? Idealnie dla mnie. Elegancko. Bo to daje nam okazję. Kurde, ale patrzcie jak blisko byliśmy atomowy. Nie, no dobra, dość. Nie będziemy się już znęcać tym czołgiem. Na 8-7 przepotężna maszyna. Prawie zrzuciliśmy niuka, gdyby nie to, że samolocik nas przyleciał przywitać bombą, nie? Także ode mnie tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.